Znajdujemy się w Muzeum Miejskim w Tuchowie. Mamy zaszczyt dzisiaj gościć pana Dawida Szparę, reżysera, producenta, aktora, jednocześnie prezesa spółki GSF Company, absolwenta Krakowskiej Szkoły Teatralnej i Filmowej, Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Akademii Filmowej w Czechach. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie państwa. Panie Dawidzie, powstaje film o panu Jerzym Pertkiewiczu. Pan jest reżyserem tego filmu. My naszym czytelnikom Kuriera Tuchowskiego, mieszkańcom naszej gminy i nie tylko, chcemy przybliżyć postać pana Jerzego, chcemy przybliżyć żołnierzy plutonu Regina II i całą ideę filmu, która tutaj towarzyszy. Stąd właśnie nasze spotkanie z panem Zygmuntem, stąd nasze spotkanie z panem i mamy nadzieję na kolejne. Proszę nam powiedzieć, kiedy po raz pierwszy spotkał pan pana Jerzego i jak pan to wspomnienie... O, Jezu, denerwuję się. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, dobrze, śmiało mówić. Spokojnie, jeszcze raz. Tak, no. Proszę nam powiedzieć, kiedy po raz pierwszy spotkał pan pana Jerzego Pertkiewicza, jak pan to spotkanie wspomina i czy może ma jakieś pan szczególne wspomnienie z nim związane? To było kilka lat temu. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej daty. Może to był 2016, być może 2017 rok. Spotkanie niezwykłe. Zaczęło się w sumie zanim wcześniej jeszcze z panem Jerzym Pertkiewiczem spotkałem się. Mój kolega, który robił film, którego nie zrobił, ponieważ wtedy chodził do liceum, a robił film pod tytułem Pan Apoteker i on wcześniej już poznał pana Jerzego. I tak się złożyło od słowa do słowa, że powiedział, słuchaj, może chciałbyś ty zrobić ten film, bo rzeczywiście ja nie jestem w stanie sobie teraz poradzić, bo tam się dźwięk zepsuł, wiele innych takich czynników. W każdym razie, jak poszedłem po raz pierwszy do pana Jerzego Pertkiewicza, zostałem bardzo ciepło przyjęty. To był człowiek niezwykły, o, można powiedzieć, bardzo dużej wiedzy z zakresu II wojny, bardzo otwarty, życzliwy. Przede wszystkim zależało mu na tej historii. Zależało mu na historii pokazania tego, co się wydarzyło w jego rodzinie. I wspominam bardzo miło te wszystkie spotkania, które później towarzyszyły, bo ten scenariusz był przerabiany w jakiś sposób. Był nowa taka narracja, nowa formuła. Więc jakby tutaj pod tym względem to był bardzo miło spędzony czas. Zawsze miał dla mnie czas, też mogę tak powiedzieć, że będzie cięcie. Zawsze dla mnie miał czas. Nie było takiej sytuacji, żeby powiedział panie Dawidzie, dzisiaj nie mogę, proszę przyjść jutro, proszę przyjść pojutrze, proszę. Ale dla pana znajdę, mówił, bardzo na tym zależy. Co najbardziej takie dla mnie jest może z jakiejś strony w pewnym wymiarze przykre, trochę takie może co z mojej strony czuję się winny temu wszystkiemu, że nie doczekał pan Jerzy Pertkiewicz tego filmu, bo czas, jaki towarzyszył powstaniu tej produkcji, to był okres 4-5 lat. Pamiętajmy, drodzy państwo, to jest kino niezależne. A więc pieniądze, scenariusz, cały zespół, no musiałem jakoś znaleźć sam. I każdego roku półrocza przypominał się, mówi, no panie Dawidzie, będzie już gotowy ten film? Mówię, no już, panie Jerzy, może się to uda. I później, no, dostałem taką informację, że pan Jerzy zmarł i właśnie rok później od tej śmierci ten film powstał, nagle się tak jakby znalazł sponsor i ten film doprowadziliśmy do finału. Ale wszystkie te spotkania wspominam, wiecie państwo, bardzo miło, bardzo dobrze. To człowiek, przede wszystkim ta historia, to w jaki sposób opowiadał, przedstawiał, w jaki sposób przeżywał też wewnętrznie. To jest niesamowite. To jest coś, co naprawdę zostaje w pamięci i dzisiaj to można w jakiś sposób dzielić, wykorzystać i to jest też, myślę, takim dla mnie osobiście wewnętrznie motorem do tego, żeby ten film, tę historię o Reginie II, na podstawie tej książki zrobić. Właśnie dla tego człowieka, właśnie dla tej postaci, dla tej osobowości. No właśnie, te wasze spotkania pana i pana Jerzego Pertkiewicza były takie odległe wiekowo, prawda? No bardzo, to praktycznie dwa pokolenia. Dwa pokolenia, tak.
Interesuje mnie właśnie te relacje wasze z panem pułkownikiem. Wiemy o tym dobrze, że miał doskonałą komunikację z rozmówcami. Rewelacyjną, powiedziałbym nawet. Doskonała, rewelacyjna komunikacja. Właśnie nie czułem takiego poziomu, jako doskonała, w ogóle powiedziałbym tak, rewelacyjna ta komunikacja była między nami, ponieważ nie czułem takiej jakby dystansu, takiego progu, że mogę się jakoś gdzieś tam stresować w pewnych kwestiach czy w pewnych rzeczach. Jakby na wszystkie pytania zawsze odpowiadał, na wszystkich tych spotkaniach jakby dopytywałem, też obserwowałem, też zawsze też jakiś tam żart towarzyszył temu wszystkiemu, jakiś taki drobny, więc to było takie, mówię, niezwykłe pod tym względem. Ma pan na swoim koncie trylogię o postaciach mało znanych, a jednak o bohaterach. I tutaj myślę o filmie Stefania Łącka, Serce w pasiaku, Otto Szimek, Wierny sumieniu, Ksiądz Roman Sitko, Bohater z wiary. Te wszystkie filmy dotykają tematu wojny i poświęcenia. Moje pytanie brzmi, skąd zainteresowanie właśnie takim tematem, takimi postaciami? Mhm. Może zacznę od tego, że jakby te dokumenty fabularyzowane przyszły jakby do mnie same. Oczywiście wiele na to czynników wpływa. To jest pewnie ukształtowanie, rodzina, wychowanie, pewnie edukacja w szkole średniej i zainteresowanie historią. I zainteresowanie historią, kiedy przyjechałem z Warszawy do mojego kolegi z liceum, odwiedzając go w Kamionce, jest ołtarz księdza Romana Sitki, postawiony w samym takim środku, można powiedzieć, lasu. I tak poszliśmy na spacer. I on do mnie mówi, ja szukam tematu na film. On mówi, widzisz, mówi, szukasz jakichś takich tematów, cały czas bohaterów, różnych miejsc, sytuacji, akcji. Mówi, proszę, tu masz naszego lokalnego bohatera. Może zrób o nim, zacznij od niego. Po prostu, to jest niezwykła postać. I rzeczywiście tak się stało. Zaangażowałem się jakoś w to, zacząłem się interesować, zbierać informacje. Później dałem się do Tarnowa na taką pewną swoją dokumentację, żeby więcej dowiedzieć się o tym kapłanie. I tak się stało, że z filmu, który miał trwać 30-40 minut, coraz więcej pojawiało się nowych faktów, nowych informacji, więc powstał taki, można powiedzieć, rzetelny dokument dwugodzinny o tym, o księdzu Romanie. I później, kiedy chciałem się jakby w pewnym stopniu odciąć od tego i zacząć dalej robić kolejne produkcje, poproszono mnie o tym, żeby jeszcze zrobić o Tonie Szymku. Wtedy, pamiętam, to był doktor habilitowany Jakub Pawlikowski, który zajmował się wtedy badaniami genealogicznymi nie będziemy wyłączać. I wtedy pamiętam pan doktor habilitowany Jakub Pawlikowski, który zajmował się badaniem georadarem, szukał tych szczątków tego austriackiego żołnierza. Mówił właśnie, że byłoby dobrze zrobić film, bo oni już są na tym etapie prawie znalezienia go. Chociaż no, gdzieś tam w niedalekiej przyszłości okazało się, że te badania się nie powiodły. Natomiast sama postać była, sam film o tej postaci był bardzo dobry, dobrze trafiony. I później tak się przerodziło, że jeszcze kolejny film mi zaproponowano, tak skracając historię. I właściwie pomyślałem sobie po tych 7 latach pracy przy tych dokumentach, że właściwie to jest to, co naprawdę chcę robić. To mnie szalenie interesuje. Ta cały proces dokumentacji, siedzenia w archiwum godzinami, rozmawiania z historykami, poszukiwania tych ludzi fantastycznych, te castingi z młodymi, którzy przyjeżdżają, bo chcą, nie wiem, przebrać się w kostium, chcą poczuć tamten czas. No, bardzo trudny i wiadomo, tragiczny czas w naszych dziejach Polski. Ale jednak jest taka potrzeba. W Polsce mamy bardzo wiele grube konstrukcji historycznej. Mamy wiele, można powiedzieć, pasjonatów, którzy zbierają różnego rodzaju militaria, umundurowania. Tego jest mnóstwo, wiecie Państwo. I jakby ta potrzeba mówienia o historii, a ta historia II wojny jest nadal nieodkryta. Ona jest nadal tak głęboka i
kiedy nie teraz? Kiedy, jeśli nie teraz, prawda? Teraz właśnie jest taki czas, że powinniśmy przypominać, zwłaszcza młodym pokoleniom, w czasach, w których jest trudno o nasze autorytety, w poszukiwaniu ich, o pewne zastanowienie się, takie pochylenie się nad sobą, taką pauzą, ciszą, żeby można było zebrać pewne takie myśli, zobaczyć, kim ja jestem jako człowiek i tak dalej, na jakich wartościach się opieram. Bo jeżeli nie mam odniesienia do historii dzisiaj, do przeszłości w ogóle, to ciężko jest mi żyć. Znaczy, nie mówię o sobie, tylko mówię ogólnie w takiej liczbie człowieka, jeśli chodzi o taką materię, egzystencję, bo bardzo łatwo jest oceniać dzisiaj, prawda? Mówić, aha, to się stało, to się wydarzyło, tak, mamy jakieś podziały, strajki, tu walczymy, ale o co walczymy? Troszeczkę musimy mieć odniesienie do czegoś, do tego fundamentu, którym właśnie jest historia. To jest piękne, na przestrzeni tego czasu jakby zrozumiałem i dalej chcę to w jakiś sposób kontynuować. No jest to może jakiegoś rodzaju misja, dla mnie też lekka. Pięknie Pan o tym mówi. Dzisiaj rzadko się zdarza, żeby, jest Pan człowiekiem młodym, żeby osoby w Pana wieku tak żywo interesowały się historią, naszą przeszłością, naszą tożsamością, naszą narodowością. To niezwykłe. No, dzisiaj wiele osób w Pana wieku, młodych, to jest nowa technologia, to są cyberprzestrzeń, to jest technologia cyfrowa. To są gry komputerowe. Jakby się Pan do tego odniósł? Inny świat, ale ten sam, tylko pewne rzeczy się zmieniają, jeśli chodzi o priorytety, poznawczość. Myślę, że na tym etapie, w którym dzisiaj żyjemy, jeśli chodzi o młodych ludzi, to tak naprawdę zatraciła się w takim rozumieniu, że jakby nie była pielęgnowana jakaś taka wypracowana, pewna taka obyczajowość, kultura. Na przykład dzisiaj w języku sztuki filmowej ostatnio rozmawialiśmy w panelu dyskusyjnym właśnie chodzi na temat tego, że zanika choćby nawet w relacjach międzyludzkich sztuka flirtu, sztuka taka poznania, sztuka tajemnicy pewnej. Jednak żyliśmy w czasach, może ja nie żyłem aż tak bardzo, bo jestem 90. rocznik, ale jednak we wszystkim, co się dzieje, tak jak z narracji filmu, tak i w życiu, gdzieś w tamtych czasach, kiedy słyszę od rodziców, od rodziny, że gdzieś tam, te czasy były jakieś takie bardziej, nie tak. Bo teraz wszyscy, młodzież, prawda, mówi każdy to, co myśli i tak dalej, krzyczy, wulgarnie wyraża się, no bo nie może w jakiś sposób inaczej się odnieść do tego. Chodzi mi o tajemnicę, wiecie Państwo, że jednak pewne rzeczy, które gdzieś tam mają jakąś dozę tajemnicy, są niedopowiedziane w jakiś sposób gdzieś tam możemy odkryć, to jest taka pewna się między, w tych relacjach robi coś takiego, że jest coś odkrywcze, coś poznawcze. A dzisiaj no, mamy taki świat, że jesteśmy bardzo global, jesteśmy w sieci internetowej, gdzie możemy się połączyć z całym światem. Też mamy masową kulturę, popkulturę zresztą, która cały czas nad nami jest, więc musimy się dopasować do tego społeczeństwa. Musimy tak jak inni ubierać się, musimy tak jak inni zachowywać się. Nawet jeżeli czuję coś wewnętrznie inaczej, że na przykład mam inne poglądy polityczne, może religijne mam inne podłoże, gdzieś tam się wychowałem, to jednak patrząc na masę, ta masa jakby narzuca mi pewien taki schemat myślenia, który ja też muszę tego, bo ponieważ tak to powiedziałem wcześniej, nie mam punktu odniesienia do tego, bo nie znam jakiejś tam historii, nie czuję tej wartości wewnętrznej jako młody człowiek. I to jest, myślę, problem dzisiejszych czasów, że właśnie cały czas czytamy. Czytamy dziesiątki artykułów, które się okazują w różnych mediach, w Onecie, tu mamy wiele, jesteśmy cały czas, telewizja mówi, ale nie czytamy książek. Czy dzisiaj ktoś czyta Orwella? Nie, nikt dzisiaj nie czyta. Czy dzisiaj ktoś czyta Pana Tadeusza, czy Romana Słowackiego, czy ktoś dzisiaj będzie chciał czytać Treny Wrażki Kochanowskiego? Nie. Znaczy, może w szkole pewnie tak. Przymusu, prawda? Ale ja mówię o takim rzeczy, żeby nie czuły też potrzeby. I to jest chyba problem tych dzisiejszych czasów, że jakby znalezienie tego, żeby wypracować w młodych ludziach tą potrzebę, żeby powiedzieć, że nie musisz tego robić na siłę czy czytać, ale też jeśli to zrobisz,
to będziesz miał po prostu gdzieś takie, ten światopogląd, twoje jakby takie nastawienie, twój odbiór, prawda, będzie gdzieś na tą rzeczywistość, która cię otacza, lepsza i nad tym trzeba pracować. Nad tym trzeba pracować i myślę, że w jakimś nie takim najgorszym kierunku idziemy, chociaż no nie jest aż tak super, patrząc na to, co się teraz dzieje i bo dla mnie osobiście, powiem to szczerze, bo nie mam już ukrycia, dla mnie krzycząca młodzież, która gdzieś tam chodzi po różnego rodzaju manifestacjach i głosząca hasła typu huku i tak dalej, to nie jest jakby dla mnie wyraz czy przejaw dojrzałości, która wynika z tego, że wiem, o co walczę. Myślę, że to nie jest tylko przejaw braku dojrzałości wśród młodych ludzi, ale wydaje mi się, że to też jest przejaw braku dojrzałości wśród tych starszych, którzy prowadzą tę młodzież. Bo ten krzyk zazwyczaj z czegoś wynika i brak tych wartości albo może pogubienie się w pewnych wartościach z czegoś wynika. Myślę, że tutaj szkoła ma bardzo dużo do zrobienia, dom i rodzina, tak jak Pan wspomniał. Ja mam takie pytanie, właśnie dotknął Pan tutaj z sfery tej młodzieżowej. Wiemy, że film adresowany jest do szerokiej publiczności. Film, mówimy tutaj o filmie Drzazga w stronę chwały. Według Państwa założeń około 60% odbiorców ma stanowić młodzież. Pan Zbigniew Pertkiewicz... Jerzy. Pan Zbigniew Pertkiewicz w ostatnim... Pan Zbigniew przepraszam, bo to będzie bardzo brzydkie. Najmocniej przepraszam. Przerwijmy tylko tak. Tam była, tak, z tego co pamiętam, kropka i tak, pan... Zacznijmy od pan. Dobrze. To 3, 2. Pan Zbigniew Pertkiewicz w ostatniej rozmowie z nami wspomniał, że młodzież w kinach będzie na pewno. Gdyby Pan miał odpowiedzieć młodzieży na pytanie... A chodzi o Pana tego Zygmunta? Zygmunt, przepraszam, to teraz ja się teraz to ja się już... Szukany głos Pani Ani, że... Dobrze, jeszcze raz, w takim razie. Dobrze, że Pan... 3, 2, 1, start. No, w porządku, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Ja, dobra, jedziemy, tak, jasne, no. Pan Zygmunt Pertkiewicz w ostatnim wywiadzie, w rozmowie z nami wspomniał, że młodzież do kina przyjdzie na pewno. Gdyby miał Pan odpowiedzieć na jakże często zadawane przez pytanie, gdyby miał Pan odpowiedzieć na pytanie zadawane przez młodzież, po co mi to, bo tak młodzież pyta, to co by Pan odpowiedział? Właściwie film jako forma dla upamiętnienia, bo mówimy tu w filmie wojennym, to jest bardzo dobre pytanie, po co mi to? No, film nie zmusza do tego, żeby na niego iść, prawda? Jest wiele filmów, które teraz zalewa nas rynek Netflixa, rynek HBO, rynek wielu innych dystrybutorów z całego świata. Natomiast tu nie jest rola młodego człowieka, który pewnie tak powie, jak pani redaktor powiedziała, po co mi to? Jasne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dużą rolą, którą odegra dla młodzieży, będą właśnie nauczyciele, to będą pedagodzy, to będzie ta taka jakaś wewnętrzna potrzeba, żeby ten film zobaczyć. Natomiast zawsze będą pytania takie, a ja pamiętam nawet przykład ze swoich czasów, kiedy szliśmy na Bitwę Warszawską Jerzego Hoffmana też, a na bitwę będziemy iść, to jest film wojenny, chyba że dla efektów specjalnych, chyba że dla 3D. Bo właśnie to, co mówię, my szukamy dzisiaj takiej atrakcji jakiejś, bo nie ma, jesteśmy w świecie pozbawionym autorytetów, czyli właśnie to, co dojrzali nawet niektórzy pewne postawy w nas kreują, mówią, a tak trzeba mówić, tak trzeba krzyczeć, podążajcie młodzi za nami, prawda? Natomiast młody, po co mi to, mam internet, mam to, mam tamto, oczywiście. Natomiast tutaj, jeśli od tej takiej od dołu, jakby to tak nazwę, nie będzie takiej jakby takiej nabudowanej narracji, że jest to ważne dla ciebie, żebyś poznał, bo być może to jest Twoja, dotyczy to Ciebie jako człowieka, jako Polaka, jako Twojej gdzieś tam rodziny w przeszłości. Może to jest prapradziadek, może to jest jakaś tam wujek, może to jakaś rodzina.
I to nie tylko chodzi o względy poznawcze, chodzi też o względy takie poznawcze, jako właśnie dla historii, dla tego, no to wszystko zależy od tego, jak w szkole panuje ta atmosfera. Jest mi ciężko się odnieść jakby do tego pytania, bo jakby nie, ja troszeczkę inaczej, jak byłem młodym człowiekiem, pewne rzeczy postrzegałem. Teraz trochę te czasy przez te 10-11 lat trochę się zmieniły. Takich, przepraszam, takich pasjonatów podejrzewam jak pan możemy spotkać dzisiaj, ale rzeczywiście też, wśród młodych ludzi jest ich na pewno mniej. Albo też bardzo, bardzo mało. Jest bardzo mało, ale to jest długi jeszcze proces. I wiecie państwo, teraz to moglibyśmy teraz dyskutować bardzo długo na ten temat. Ja myślę, że to jest... Ministerstwo Edukacji, program, który jest w szkołach, program historii, który jest bardzo był, moim zdaniem, może państwo macie inny, jak najbardziej, był jakimś tam zaburzonym w pewnym stopniu, jeśli chodzi o pewne elementy, pewną wiedzę i dzisiaj tej historii, którą uczono w szkołach, nie uczono jej może zbyt najlepiej i to też przekłada się na dzisiaj, że takie potem pytanie się rodzi, ale po co mi to, bo ja nie czuję, ja wolę sobie, jak mam dać do kina, to wolę sobie pójść popatrzeć na coś, co jest takiego, co zrozumiem, bo dzisiaj wszystko, te czasy nas doprowadziły do czasu, że wszystko, co nas otacza wokół, jest tak jakby proste, ludziom się wydaje, że coś jest takie, a cool, fajne, natomiast tak naprawdę wszystko gdzieś tam, coś, co jest bardziej ambitnego, coś, co bardziej jest wymagającego, żeby zastanowić się, to już wymaga pewnej takiej wprawy od nas samych, że musimy to sami chcieć, musimy sami gdzieś rozwijać ten swój umysł i wtedy naprawdę nam się otwiera wielkie pole widzenia szersze na to, co mamy wokół siebie, bo inaczej no to rzeczywiście będziemy tak zawsze mówić, że no po co, jeśli ja mogę zrobić to, po co, jeśli mogę zrobić tamto. I tak jest ze wszystkim wśród młodych ludzi, więc jakby... Też kwestia, tak już powiem państwu, myślę, wydaje, że też kwestia jest to, co wynosimy z rodziny, to, co wynosimy z domu, to, co wynosimy też z pewnych zachowań, które gdzieś tam nas jako dziecko, jako potem młodzież, gdzieś nas w jakimś stopniu uczą rodzice, jakie nam dają pewne wzorce przykładu, postawy w stosunku do ludzi, pewnych obyczajów, kultury. Jesteśmy takim narodem, który gdzieś tam jednak możemy sobie mówić cały czas, że tak, chcemy iść w jakimś kierunku i możemy iść, ale też pamiętajmy, że jesteśmy społeczeństwem, które gdzieś tam jest tym monoetnicznym, monoreligijnym, monokulturowym w jakimś takim stopniu krajem. To nas wyróżnia. Oczywiście, że już nie wróci. Ta kultura, ten poziom, no... Ten poziom, już nie wróci, jak kultura, poziom sprzed czasu II Rzeczpospolitej. Bo oczywiście nie mamy już tej inteligencji i tego poziomu kultury i tak dalej, to wszystko jest, tego nie wróci, tego nie oczekujemy, ale powinniśmy w dzisiejszych czasach chociaż przynajmniej starać się, żeby o tym mówić i pamiętać o tym. Przerwamy na chwileczkę? Tak. Jasiu, masz teraz? Można. Jestem nasz... A to świetnie. Michał poszedł, bo gra filmy. Aha. Bo jest kino operator. Kino wróciło do nas. Ale skończył pan, także można teraz wygląda. Można dalej kontynuować. Aha, to myślałem, że wymiana karty jest. Czekamy na kartę. Nie. Dobrze, możemy kontynuować. Odnoszę takie wrażenie, że jakby ten czas obecny jest taki trochę bez ideowy, albo bez też, albo zapominamy o tych wartościach uniwersalnych, o których pan wspominał w wielu wywiadach i rozmowach. No właśnie, jak to jest? Pogubiliśmy się w tym wszystkim? Te wartości nie są nam potrzebne, nie są nam potrzebne idee. Pokoleniu pułkownika Jerzego Pertkiewicza one były potrzebne, one były podstawą, fundamentem. Tak, one w tym czasie cały czas przechodząc przez te czasy przez te ostatnie 30 lat powiedzmy, prawda, to jakby zmieniła się nasza jakby takie punkt widzenia na pewne rzeczy w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi w ogóle o kulturę, o to wszystko. Natomiast
Jeśli chodzi o pytanie, jak tam Pan pytał o... O wartości uniwersalne, czy my je mamy w tym czasie, czy ich nie mamy? Tak i nie. Tak i nie. Mamy te idee z jednej strony tylko takie trochę wyimaginowane, niektóre. Niektóre są wyimaginowane. Ja nie chcę teraz, nie jestem ekspertem, wiecie Państwo, ja tylko obserwuję, to jest moje skromne zdanie, proszę się na to, o to absolutnie nie utożsamiać, bo każdy z nas ma prawo do tego, do własnej opinii, ale tak myślę, że jednak jesteśmy w takich czasach, że gdzieś jakaś strona stara się nam narzucać, nie powiem ciemna strona mocy, bo nie chodzi o to, żeby zaraz mówić, ale w jakimś stopniu gdzieś są nam narzucane pewne idee, które nazywają, które wmawiane nam są, że są ideami, takimi, które trzeba wierzyć. I jakby kłamstwo powiedziane ileś razy staje się prawdą. Tak samo jeśli ktoś kilka razy nam powie, że to nawet zło jest dobrem, no to my zaczynamy w to wierzyć. I to jest właśnie dzisiaj takim problemem, że jakby tak rzeczywiście jest. I dzisiaj, jeśli chodzi o nawet film Jazga, może w ten sposób się odniosę do tego, że popatrzmy na przykład w tamtych czasach. Jest grupa facetów, mężczyzn, którzy są na wojnie, mieszkają na co dzień w lesie. W lesie zimnym, chłodnym, pełnym niebezpieczeństw, gdzie cały czas na nóżce trzyma nas okupant. I teraz tam tworzy się braterstwo, tam tworzy się wzajemna więź, pomoc, tam, ale jest to tak piękna relacja, ale ona nie wynika z tego, że tylko jest wojna w poczuciu strachu czy jakiegoś niepewności i tak dalej. Jest to wielowymiarowe, ponieważ raz, że ci wszyscy chłopcy pochodzą z różnych domów, z różnych środowisk, z różnego wychowania. Każdy coś tam do tej grupy wnosi, każdy z nich jest inny. Ale temu wszystkiemu są pewne jednak uniwersalne rzeczy, czy nazwijmy to wartości w jakiś sposób, które są wyniesione z domu. Czyli w tym wypadku rodzina, Bóg, nauka, no to wszystko, co ojczyzna, gdzieś tam, ojczyzna, tak. I to ci chłopcy niosą to ze sobą. W tym duchu wojny, w tym duchu tej walki, w tym duchu odzyskania niepodległości, o tą wolność, którą dzisiaj mamy, bo mamy wolność. Nie można powiedzieć, że jej nie mamy. Mamy, bo oni na to krwią wypracowali. Natomiast dzisiaj, gdyby doszło do takiej sytuacji, co pan dyrektor tutaj mówi, nie wiem, czy dzisiaj młodzi mężczyźni, młodzi ludzie w ogóle byliby gotowi na tego rodzaju poświęcenie, na tego rodzaju walkę w takich warunkach. To były już, pomijając to, że no wiadomo, takich warunków już teraz w tej chwili nie doznamy, jakie miały tamte miejsce, ale dzisiaj myślę, że ta przestrzeń, która by miała jakoś gdzieś służyć obronie, to byłaby bardzo taka próżna, może płytka, może w jakimś stopniu taka, nie poradziliby sobie, bo jakby człowiek musi mieć poczucie czegoś. Tak samo jeżeli chcesz jeździć samochodem, musisz mieć kurs, prawda? Tak samo jeśli chcesz się odnieść do czegoś realnie, muszę mieć jakieś podbudowę na czymś, no bo inaczej jak się odniosę do tego? Do gry komputerowej? Może, ale czy to jest ten kierunek? Nie, bo wystarczy, że nam braknie prądu na ziemi. Tak. I nie będzie trzech nie będzie nic. Tym. Tak, oczywiście. Więc jakby tutaj to jest ta prawda, która tym partyzantom towarzyszała. I to jest dla mnie niesamowite w tym filmie. Pan Jerzy Pertkiewicz opisuje to, wiecie Państwo, w tak fenomenalny sposób, bo to jest tak prawdziwe, to się czyta w sposób fenomenalnie prawdziwy. I nie było produktów, nie było tego. Jakby ja to kupuję i teraz jakby taką moją gdzieś tam jako reżysera misją chciałem bardzo odnieść się w tym wymiarze, jeśli młody widz w ogóle przyjdzie do kina, bo to jest ta walka, czy on w ogóle przyjdzie, ale jak już przyjdzie do tego kina i będzie oglądał ten film, to jest ta gwarancja tego, że gdzieś tam wewnętrznie na pewno zweryfikuje jakby taką swoją rzeczywistość z tym w odniesieniu do tego, co widzi, co obserwuje. Może takie otwarte pytanie o wolność, o pewne wartości samo się pojawi po tym filmie? Może zadadzą sobie pytanie, czy rzeczywiście byliby w stanie o coś zawalczyć, bo czy my mamy dzisiaj o co walczyć? Myślę, że mamy, mimo że mamy tę wolność. Mam takie pytanie do Pana. Filmów nadwojennych jest mnóstwo.
Co będzie wyróżniało film Drzazga w stronę chwały spośród podobnych produkcji? Panie redaktorze, filmów w Polsce wojennych jest dużo, na całym świecie i w Polsce. Natomiast filmów o partyzantach jako takich w Polsce można byłoby na palcach tej ręki jednej policzyć i nie ma. Nie ma. Nie, oczywiście są wątki jakieś, ale nie ma takiego filmu jednolitego, który by traktował dosłownie historię i życie codzienne plutonu, który rzeczywiście walcz pokazuje tu taką bezpośrednią relację, taką w wymiarze psychologicznym, codziennym tych postaci. Co na pewno ten film wyróżnia, to narracja tego filmu wraz z kolegami scenarzystami. Bardzo długo szukałem języka na ten film, żeby go opowiedzieć, ponieważ książka, jak się czyta, książka jest zawsze, stwarza nam własne wyobrażenie tego, co czytamy, co jak odbieramy percepcyjnie, to przyswajamy sobie to. Natomiast miałem kilka podejść w ogóle. Szukałem tej struktury narracyjnej, dramaturgicznej, jak to ująć, więc podzieliłem scenariusz jakby na takie trzy światy. Pierwszy świat to jest świat bohatera, który jakby w pewien sposób gdzieś tam wewnętrznie rozlicza się z takim dylematem wojny, który mu towarzyszy cały czas. Czyli jest to nasz świętej pamięci Jerzy Pertkiewicz i on w tym filmie przy tym krzyżu, przy którym była pierwsza mogiła, później gdzieś tam na tym cmentarzu, on prowadzi taką wewnętrzną, czyli walka bohatera z samym sobą pod tym względem, narracyjnym on prowadzi. Druga warstwa to są zaświaty. Nie jest to surrealistyczna forma, znaczy w jakimś stopniu tam pewnie jest, ale ona służy jako środek przekazu do tego, że mamy w nieokreślonej przestrzeni tych wszystkich żołnierzy, których stracił Jerzy Pertkiewicz, czyli swoich kolegów, oni w pewien sposób komentują to wszystko, czego nie mogli sobie powiedzieć w tych sytuacjach, w których tam wtedy byli na tej wojnie. I oni dopowiadają, takie niedopowiedziane są pewne rzeczy. Obserwacje byli w sklepie, byli na torach, byli w Bizuszowie na dworku, byli w Tuchowie, przechodzili przez Tuchów. To wszystko jest bardzo właśnie takie dopełnienie. I trzecia warstwa to jest ta scena rodzajowość, czyli te wszystkie sceny, które opisuje Jerzy, cały czas przeprowadzamy, a katalizatorem jest właśnie narracja narratora wszechwiedzącego, czyli pana Jerzego Pertkiewicza. I to wyróżnia ten film, że jest to taka bardzo trochę innowacyjna forma, która nie jest taką fabułą w języku HCM-u, czyli hollywoodzkiej ciągłości montażowej, gdzie mamy oczywiście punkty zwrotne, wydarzenie kluczowe, punkty zwrotne, potem narastanie konfliktu, potem zatarcie się postaci, prawda, ostateczną walkę i katarzis. Nie, to nie jest ta klasyczna struktura dramatu, ale oczywiście oparta o to. Natomiast co jeszcze na pewno może wyróżniać ten film? Prawda. To jest na pewno to, że dialogi, które są napisane w tym filmie, też sceny batalistyczne, to wszystko też chcemy, oczywiście trzymając się tego języka, bo musimy się trzymać języka, oczywiście też pewnej takiej stylizacji, może nie tyle co języka, bo język polski aż tak bardzo się tam nie zmienił, ale tej stylizacji języka się trzymamy, ale też chcemy takie te dialogi, one bardziej są ukierunkowane, żeby były bardzo czytelne, zrozumiałe. Więc tutaj, że tak powiem, myślę, że to będzie bardzo przyjemne w odbiorze do oglądania i też dla młodzieży. Ciekawe mnie miejsca wydarzeń. Czyli zakładam, będzie Janna, będą Dąbry. No ale to już nie są te, to znaczy to są te miejsca, no ale one troszkę inaczej wyglądają, inaczej wygląda ich architektura. Janna choćby dlatego, że te domy spalono, ich tam nie ma. W związku z tym zdjęcia, realizacja filmu, najprawdopodobniej będziecie się posiłkować przy realizacji filmu zupełnie innymi, że tak powiem, pejzażami czy miejscami, ale no, one będą musieć wskazywać, że to tak, to są Dąbry i to jest. Dokładnie, tak. Chociaż tutaj przy tych lokalizacjach, tak, w oryginalnych lokalizacjach w ogóle z reguły się nie kręci, bo taka jest zasada w produkcji filmowej w ogóle, że raczej trzeba w jakiś sposób tam, na przykład w Auschwitz nie można w ogóle inscenizować. Znaczy można nagrać jakiś kadr, ale inscenizować scen tam wewnątrz obozu nie można. Tak samo jak
w Watykanie, czy w innych miejscach kultu, czy w miejscach związanych z historią, zwłaszcza tragiczną. Natomiast my będziemy tutaj kręcić w naszym terenie, tutaj w tym całym regionie, zdjęcia, które będą bardzo zbliżone do tych miejsc oryginalnych. W Jamnej mamy taki znaleziony już kadr, który będzie odtwarzał sceny w Dąbrach. Trochę żeśmy szukali, ale akurat jest dosłownie taki mały przestrzał, gdzie wybudujemy stodołę, ta, która będzie finalnie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, no ale powiedzmy, no tak, znamy tą historię, to jest ona będzie finalnie płonąć. Więc jest taki przestrzał na piękne takie panoramy gór. Tutaj też w Ciężkowicach, w tym w Skamieniałym mieście, jak wąwóz czarownic, tak, wąwóz czarownic, tam właśnie chcemy zrobić te zasiady, by mnie w jakiś sposób to miejsce zachwyciło. Tutaj też będziemy chcieli w tych terenach, mamy kilka placów, takich łąk tutaj też dobranych. Scenograf, ja dokładnie Państwu nie powiem, Panie Dyrektorze, czy ekipy możemy się spodziewać? Lokacji jest 70 czy 88 z lokacji. Dużo też zdjęć powstaje na skansenie w Nowosądeckim, ale tutaj też właśnie wiem, że mamy kilkaset i też szukamy, bo też jakieś takie tereny, na przykład jeśli są jakieś pola, tutaj tak mogę powiedzieć, jeśli mogę, korzystając z tego, że robimy, bo też jakby cały czas jesteśmy na etapie tak zwanej dokumentacji scenograficznej. Czyli jeszcze tam mamy, potrzebujemy takich obszarów, gdzie na przykład są zalesione łąki z jakimiś drzewami do scen jakichś okopowych i tak dalej, więc też tutaj w tej okolicy się rozglądamy. Więc jeżeli ktoś może miałby taką wiedzę, to czy przez pana dyrektora, czy tutaj to zachęcam do przekazania, bo naprawdę szukamy tego, mamy jeszcze sporo czasu do tego, ale no, jesteśmy na tym etapie, żeby to właśnie znaleźć. Ja tak z opowiadań, jeszcze przepraszam na nieprzerwie ci, ja tak z opowiadań moich rodziców, ale i też moich sąsiadów, bo bardzo niedaleko mieszkam Jamnej, jak i Dąbrów. Kiedy oni opowiadali, ja jako dziecko, powiedzmy sobie, kodowałem to, czy rejestrowałem i do dzisiaj to jest, kiedy mówili o Unii nad Jamną, prawda? Z tych miejscowości wszystkich, w momencie, kiedy Niemcy palili Jamną, ci mieszkańcy, powiedzmy sobie, Poli, Jaszczębi, Kipsznej, oni obserwowali to zdarzenie tam. Wielka łuna na niebie. To była właśnie ta tragedia jamnejska. Tak, jest to rzeczywiście w ogóle bitwa pod Jamną, tak, tutaj mówi się nieoficjalnie, że jest to jedna z największych w ogóle bitw Polski południowo-wschodniej. Tragedia tamtych ludzi. Zresztą w filmie oddałem, myślę, w jakiś sposób to filmowo, ponieważ z samej sekwencji Janny jest około 15, będzie do 17 minut. Mamy wiele krwawych scen, które właśnie tutaj Pan wspominał. Chcę pokazać to piekło wojny. Zwłaszcza to, w jaki sposób traktowano te rodziny, w jaki sposób, po prostu w sposób, no można powiedzieć, barbarzyński, gwałcono te prawa. Na oczach rodzin, te gwałty, te spalenia, te wejścia, to była potężna tragedia, duszenie ludzi w tych ziemniastych piwniczkach. Ja o tym wszystkim bardzo długo czytałem, takie wybrałem tylko najważniejsze momenty, bo tam jest tego, z tych relacji różnych, są bardzo naprawdę krwawe rzeczy. To akurat my pokazujemy w filmie kilka takich sekwencji właśnie, jak choćby scena ze spaleniem, nie, przepraszam, scena z ludźmi w piwnicy, gdzie kobieta wychodzi z obrazem, prawda, zostaje postrzelona, gdzie potem Niemcy przyjeżdżają, palą tych 20 ludzi, potem 10 strzelają. Wcześniej czytałem relacje o gwałtach, które były na oczach małych dzieci, 12-latki, 13-latki, które widziały, brat widział siostrę gwałconą po prostu przed domem, a potem z uśmiechem na ustach ogień, który po prostu palił po kolei. To było barbarzyństwo. To jest coś właśnie, to jest bardzo nawet ciekawe, bo to jest nawet coś, czego w filmie polskim, oprócz, mówię, do stricte chodzi o partyzantkę, czy nasze tereny, nie pokazano. Oczywiście mieliśmy tam ostatnio Smarzowskiego film Woły. Bardzo dobry film, jeśli chodziło o to barbarzyństwo, ale ono naprawdę jest. To nie jest coś, co przekazuje się w relacji ustnej, albo tak było, albo tak palili, oczywiście.
ale naprawdę, żeby to zobaczyć na własne oczy, przynajmniej starać się przez ten język filmu pokazać to, to jest naprawdę sztuka w jakiś sposób. I my to też chcemy zrobić, bo umotywowanie tego, w jaki sposób ci partyzanci też mieli nastawienie do późniejszych tych działań, w ogóle tego życia codziennego, to też wynikało z tego, że oni to wszystko obserwowali, oni to widzieli. Oni widzieli cały czas ten ból, jęk, krzyk tych ludzi, którzy cierpią. I oni się też nie mogli wewnętrznie pogodzić. Oni zostawili rodziny, oni mieli perspektywę wolności, oni mieli kobiety, oni mieli swoje być może rodziny. Cały czas czuli, a z drugiej strony weryfikowali to, że jeżeli oni potrafią tak zrobić komuś, to tak samo może zginąć może moja siostra, może moja matka, może moja babcia. I oni walczyli z tym bardzo mocno, do samego końca zresztą. Jeszcze tak chciałam zapytać o coś, co mnie też troszkę intryguje. Czy jest w tym filmie coś tak panu bardzo bliskiego, nie wiem, jakiś wątek, postać, miejsce, może jakieś wydarzenie, w czym zostanie reżyserskie, wydaje mi się, romantyczne serce, w czym pan się ukrył? Bardzo dobre pytanie, czy jest coś bliskiego? Znaczy, może nie w samym filmie, może powiem tak szczerze, że jest na pewno... cały proces powstania tego filmu, bo rzeczywiście gdzieś tam ze względu na pana Jerzego Pertkiewicza gdzieś tam czuję taką potrzebę, żeby to przenieść na ekran, ponieważ czy to jest pan apoteker, później też ta książka i wcześniejsze te relacje, bo ja znałem oczywiście ten temat Reginy II, natomiast nie znałem go tak aż dokładnie, zanim pan jego syn Zygmunt pokazał. I gdzieś czuję taką wewnętrzną potrzebę właśnie, że to jest takie bardzo moje osobiste, że gdzieś tam może to jakaś będzie w jakimś stopniu czytane jako jakaś misja dla przyszłych pokoleń, a może to będzie po prostu jakieś upamiętnienie rzeczywiście tej krwawej historii dla tych ludzi. I chcę oddać tego ducha, chociaż starać się na podstawie tego, jak go poznałem, czyli to, co na początku państwo pytaliście o to nawiązanie, o tej relacji z Petkiewiczem, z panem tak, pułkownikiem, że jakby tak, być może ta relacja tak wpłynęła dobrze, te nasze spotkania, te nasze godzinne rozmowy, że dzisiaj ja poczuję taką potrzebę, że mógł teraz pewnie być tam w Warszawie, robić serial, ale po prostu jestem tutaj teraz od jakiegoś czasu i zajmuję się tym projektem, bo czuję taką wewnętrzną potrzebę. Nie potrafię tego jakoś słowami tak dalej opisać, prawda? Bo tego nie jest tak sobie na pstryk. Ale jakoś tak jestem, gdzieś czuję to bardzo mocno i wierzę, że musi to być naprawdę na tyle dobrze zrobiony film, żeby on dotarł do ludzi, żeby on dobrze wybrzmiał, żeby też pokazał, o co tak naprawdę była stawka i z czego wynikało, jakie są te wszystkie aspekty podłoża. To jest bardzo ważne i myślę, że to jest takie chyba najbardziej osobiste, odpowiadając na pytanie, właśnie taka motywacja, co będzie w tym filmie, ta prawda, którą on przelał na papier, ja chcę pokazać tą prawdę, wyciągnąć z tekstu, przelać w bohaterów. Kiedy słuchamy, jak pan tak fantastycznie o tym wszystkim opowiada i z taką pasją, z takim zaangażowaniem, to mi się tak wydaje, że ukrył pan pańskie, ale pewnie i też moje pokolenie w tym filmie i w tym zamyśle o tym filmie. Mówię to nie bez kozery, jeżeli chodzi o te nasze pokolenia, ponieważ one są też odpowiedzialne za to, że przekaz pana dzieciom, moim dzieciom, to nasza powinność wobec takich ludzi jak pan pułkownik Jerzy Pertkiewicz, jego koledzy, jego pokolenie. Dokładnie, dokładnie. Zresztą pan pułkownik Pertkiewicz poświęcił dużą część swojego życia dla młodzieży, prawda, na te żywe lekcje historii, upamiętnienie. I to jest też bardzo wielki hołd, który oddał swoim kolegom. Ja się tak powiem państwu, zastanawiałem kiedyś z dramaturgami, jak układaliśmy taką drabinkę narracyjną, bo były różne głosy, ja cały czas jakby... No, prawda, jak się pracuje z ludźmi, każdy też ma jakieś tam różne poglądy, inne rzeczy, inne sprawy, inne patrzenie na rzeczywistość i nieraz rzeczywiście trzeba znaleźć ten punkt środka. To jest bardzo trudne w ogóle w sztuce, ale na tym polega reżyseria, sztuka wyboru. Wszyscy ci mówią, ty musisz wybrać z tych 10 propozycji jedną i w tym kierunku. I dlatego pisząc scenariusz, nawiązując do tego pytania, chciałem powiedzieć, że jakby tutaj staraliśmy się tak samo podejść do tematu tego, co wewnętrznie
motywowało pana Jerzego Perkiewicza, że on później też w jakimś swoim stopniu poświęcił to życie dla tej młodzieży. Więc z czego to mogło wynikać? Czy czuł żal w jakimś stopniu? To jest otwarte pytanie stawiam. Czy być może jest jakiś to dylemat, który gdzieś towarzyszy, że on mógł być z tymi koledami wtedy, kiedy oni spłonęli? Że może ta noga, ta kostka, którą skręcił, za wcześnie gdzieś tam sprawiła, że on opuścił ten pluton, bo on tym żył. I to, jak się czyta, to się czuje. Ja jeszcze miałem tą okazję rozmawiać z panem pułkownikiem. To było jeszcze dużo mocniejsze dla mnie. Bo ci moi koledzy starzyści to akurat no nie mieli tej okazji. Ale ja to jeszcze dodatkowo miałem to w uchu. To po prostu mi zostało ta, jakby to wszystko, co opowiadał. I powiem państwu, że jakby dla mnie takim później, bo to też dojrzał ten projekt gdzieś tam we mnie, bo go odstawiłem na długi czas. I mówię tak, że rzeczywiście być może ta potrzeba napisania jakiejś książki, podzielenia się tą relacją dla młodych pokoleń, te lekcje historii, to wszystko, żeby zaakcentować, czym jest ta wolność, to jest raz, jaką drogą musieliśmy dojść, żeby ją odzyskać. Druga rzecz, która jest bardzo dobra w tym, jakby w tym, co chcemy pokazać, to jest ten taki wymiar, można powiedzieć, etyczny, czyli też etyczny, ale też taki obyczajowy, bo pięknie opisuje właśnie, w jaki sposób zachowywaliśmy się, jakie było obycie, obłada towarzyska, prawda? Jakie było poczucie, to co już powiedziałem państwu o tej religii. A trzecia rzecz to właśnie to, jak wygląda braterstwo w odniesieniu do dzisiejszych jakby też czasów. To jest myślę, piękne i to jest ten klucz tego, ale to jednak jest jakiś taki, być może taki dylemat, który pozostał, obserwując to wszystko, widząc, że chce jakby taki katarzis. I ten film ma być taki katarzis w takim stopniu, dlatego są te zaświaty już prowadzone, żeby on mógł z tymi kolegami później gdzieś tam na końcu przechodząc spotkać się. I myślę, że on uzupełnił się na tej ziemi, jakby dał takie jakby rozgrzeszenie tego wszystkiego. To jest fajne. To myślę, że to będzie ciekawe. Druga wojna światowa, życie partyzantów to walka, poświęcenie, ale to też miłość. Czy będzie wątek miłosny i jak on będzie poprowadzony? Nie będzie wątków miłosnych. Powiem szczerze, nie będzie wątków miłosnych takich, jeśli rozumiemy o relacje męsko-damskie, damsko-męskie. Natomiast oczywiście, że gdzieś tam ci partyzanci w jakichś sytuacjach będą pokazani, że gdzieś tam obserwują zdjęcia swoich kobiet, gdzieś tam może będą wzdychać do tego tamtych czasów. Ale takiego bezpośredniego, żeby były takie wątki, raczej to chcieliśmy uniknąć, bo nie jest to tematem filmu. Natomiast to mówię, jakieś takie, to będzie widać w bohaterach, że gdzieś tam wewnętrznie za swoimi miłościami tęsknią. Ja chciałam jeszcze zapytać, co jest największym wyzwaniem podczas produkcji filmu? Tego filmu największym wyzwaniem na pewno jest to produkcja niezależna. A wiecie państwo, jak każda jakaś niezależna sprawa, jeśli się robi gdzieś tam od podstaw ją, no to wymaga takiego podwójnego zaangażowania. Bo z jednej strony zespół produkcyjny, który gdzieś tam się zbiera z kolegów, napalamy się wszyscy na zrobienie tego rygmy, nakręcamy może bardziej, lepsze słowo, nakręcamy się na zrobienie tego. I to jest cała ciągła walka codziennie z sobą. Ja muszę dzwonić do kolegów, którzy są w Łodzi, w Warszawie, tu i cały czas im mówić o tym filmie, wysyłać ten scenariusz, cały czas nakręcać, że to będzie, robimy. A z drugiej strony ta druga rzecz, to jest ten wymiar finansowy, czyli ten wymiar, gdzie nie liczymy na środki, które powiedzmy są środkami z instytucji państwowych, filmowych, nie myląc z instytucjami państwowymi, które dokładają się do tych niezależnych, jakby dwie różne sprawy. Natomiast to jest ta walka i jakby cały czas najtrudniejszą istotą jest zgromadzenie środków, bo jednak film ma swój budżet. Też na pewnym etapie ludzie, którzy współpracują, gdzieś jakieś oczekują, prawda, zapewnień, takich stabilizacji, że będzie to finansowanie na ten film. I z tym się rzeczywiście gdzieś tam nadal trudnimy, a koronawirus, ta cała pandemia no nie pomogła nam od roku, wręcz byliśmy na takim jakimś poziomie, gdzie chcieliśmy nawet już rozpocząć zdjęcia jak najszybciej, ale cały czas jest to oczekiwanie, bo ktoś odmawia, ktoś przekłada, ktoś tego. I to jest najtrudniejsze wyzwanie. No i kolejną rzecz na pewno w tym filmie, to jest
grupy rekonstrukcyjne, zbudowanie tego wszystkiego, co będzie w scenach militarnych. To jest bardzo trudna rzecz, ponieważ to są sceny, które wymagają bardzo dużego procesu twórczego, ponieważ taką jedną scenę nagrywając, no to, to nie są tylko dialogi, to nie są tylko statyści czy kostiumy, ale to są też postsynchrony choćby nawet. Czyli postsynchrony, czyli na planie mamy wszystkie sceny, robimy. Ale później to, co mówią aktorzy, muszą jeszcze raz nagrać w studiu, na tych samych emocjach, bo mikrofony na planie nie zbiorą, ponieważ są wytwornice dymu, chłodnice, wiatrownice, bomby, wybuchy pirotechniczne. Więc aktorzy będą mówić, ale potem wszystko nakładają. To jest bardzo trudny proces i te sceny badalistyczne są najtrudniejsze z całego filmu. Kostiumy, dobór aktorów w jakimś stopniu, bo to też opowiadamy o 30 facetach. No proszę nam zdradzić, czy już jest znana obsada filmu. W jakim stopniu tak. Ja postawiłem na jednego dobrego aktora, który będzie, który uważam, że będzie dobrym bohaterem dla postaci pana Jerzego Pytkiewicza. I to będzie. Natomiast jeśli chodzi o tą grupę młodych ludzi, to stawiam na mniej znanych aktorów. Nie dlatego, że nie mamy budżetu wystarczającego, nie chodzi o to, tylko jakby mamy pokolenie młodych aktorów, bardzo fajnych, zdolnych, ambitnych. Natomiast to jest taki delikatny sposób prowadzenia tych postaci, że jeżeli one będą gdzieś tam mniej znane, nie będę teraz po nazwiskach wymieniał kolegów, ale staram się tego uniknąć. Wolę takich bardzo dobrych, nawet dyplomantów szkoły w Łodzi, w Warszawie, czy po Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, niż już takie wypracowane, bo to się będzie zawsze kojarzyło. Aktor zawsze się kojarzy, wiecie Państwo, jak już z konkretną rolą widzisz go, aha, to jest ten, to będzie grał tak. A tu jednak potrzebujemy świeżości w tej grupie. No i oczywiście do epizodów weźmiemy kilka zdań, do epizodów lekarzy, do hrabiów, do innych, no to tutaj rzeczywiście będziemy mieć takich znanych bardziej aktorów, którzy, z którymi już tam rozmawialiśmy i to myślę takich Państwo znacie czołowych, jak Mieczysław Kleniewicz, czy pan Zlomachowski, czy braciak. Także to no, kilka takich. Czy pan zagra? Nie, ja nie gram przed kamerą. Grałem jedyny film w życiu i to był film, który mój kolega, nasz operator tego filmu, dyplomat robi, zrobił, zagrałem i zagrałem rolę reżysera jeszcze w tym filmie. Także, czyli siebie. Zresztą z tymi młodymi aktorami, wydaje mi się, to jest taki bardzo dobry pomysł, ale to też jest naturalna rzecz, prawda? Franceski nie był, no był zawsze Franceskim, ale był Franceskim nieznanym, teraz jest znanym. Cebulski był nieznany, później był bardzo znany i tak dalej, można by było wymieniać. A ci młodzi właśnie doskonale się sprawdzą, że teraz mamy tak zdolnych aktorów, proszę Państwa. Czyli jest zdolna młodzież. Cóż, dziękujemy za tą wspaniałą, piękną rozmowę z Panem. To ja dziękuję za zaproszenie Państwu, dziękuję Panu, Panu Dyrektorowi. Oczywiście życzymy sukcesu, no i powodzenia. No, zapraszam na plan. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy z Wami, że i będzie nam bardzo miło, jeżeli będziemy mogli Wam towarzyszyć w realizacji tego filmu aż do premiery. Jak najbardziej myślę, że będziemy współpracować, może nawet gdzieś na pewnym etapie statystów, może też zaangażujemy w ten projekt, więc może i Stuchowa, więc jak najbardziej. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu.